Opowiem wybrany fragment historii pałacu w Lubnie. Lubno niedaleko Gorzowa. Dzisiaj straszą tam tylko takie majestatyczne, niesamowite ruiny, a kiedyś to był piękny pałac. Opowiem jego historię od czasów jego powstania, aż do czasów, kiedy przejęli go zwolennicy Hitlera. Witam wszystkich. Znajdujemy się dzisiaj w miejscu tajemniczym, w miejscu niesamowitym. Jesteśmy na terenie ruin pałacu w Lubnie. Co to za miejsce? Jaką to miejsce miało historię? A ta historia jest mroczna, tajemnica, pełna zwrotów akcji. Są tajemnicze zabójstwa, tajemnicze samobójstwa. 2 marca roku 1932 przebywał tutaj sam Adolf Hitler i nocował w tym miejscu, a pewien bardzo znany generał SS, dowódca dystryktu Warszawy i kat powstania warszawskiego, maczał w tym wszystkim palce, w tej tajemniczej śmierci i przejęciu tych ziem. Historia z zamku, w zasadzie z pałacu, niesamowita, polecam. Na pewno zaintryguje. Jeszcze w latach 70. można było podziwiać pałac w Lubnie. Może nie w całej, ale jeszcze w okazałości jeździły się tutaj biura PGR-u. Odbywały się tutaj potańcówki i właśnie od lat 70. następowała całkowicie degradacja, degeneracja tego miejsca. Niszczenie robiło swoje, a teraz tylko te ruiny, tylko ten głazy i te cegły pozmruszałe świadczą o byłej przeszłości. A więc te majestatyczne ruiny, które tutaj nad nami się unoszą i nas otaczają, pałacu Lubno, w zasadzie zaczynają swoją historię wtedy, kiedy córka, kiedy Luiza von Mirbach wychodzi za pewnego porucznika. I ten porucznik, wrzeniony w rodzinę z kasą, postanawia wybudować tutaj przepiękny obiekt. Tutaj był poprzednio taki niewielki barokowy dworek, może już można powiedzieć pałacyk, ale on, ten porucznik, postanawia wybudować piękny gmach, pałac, który ma zadziwić wszystkich. I tak też robi. Pałac w Lubnie wzbudzał zazdrość wśród sąsiadów, a jednym z sąsiadów tych ziem tutejszych był generał SS, bardzo bogaty, bardzo wpływowy i zachłanny. Mieć za przyjaciela generała SS okazało się, że wcale to nie jest taki dobry interes. I właściciele ostatni tych dóbr w Lubnie skończyli źle, ale jest to już historia na zupełnie inny odcinek. No i teraz tak, w roku 1889 porucznik von Beswitz, świeżo żoniony, tutaj już wspominałem, buduje tą wielki, majestatyczną, taki pałac, taki wycesany, w takim stylu, że no coś pięknego. Myślicie, że osiadł sobie z rodziną tutaj szczęśliwie? On ją szybciutko sprzedaje. Nacieszył się nim tylko parę lat i później sprzedaje całą tą posiadłość. Dlaczego? No być może był takim normalnie deweloperem. Chciał po prostu szybko zarobić dużą kasę, a podejrzewam, że jeżeli wybudował pałac i szybko go sprzedał, to on na tym na pewno zarobi. W Niemczech posiadanie von przed nazwiskiem, czyli takiego dodatku szlacheckiego, było o wiele ważniejsze niż w Polsce, gdyż w Polsce mieliśmy tradycję dużej ilości drobnej, a czasami nawet biednej szlachty, ale jednak szlachty. Szlachcic na zagrodzie, równy wojewodzie, taki jest przysłowie w Polsce, natomiast w Niemczech tych dodatków szlacheckich, tych szlachciców prawdziwych było bardzo, bardzo mało i posiadanie takiego von
sprawiało, że miało się ten prestiż. Było się... Wiadomo, że ktoś ma Von przed nazwiskiem, to jest mocny gość z mocnej rodziny. W ten sposób w roku 1889 posiadłość Lubno wraz z pałacem dostaje się w ręce rodziny Treciel. No i ci Trecielowie, proszę zauważyć, nie mają Von przed nazwiskiem. Są zwykłą rodziną, bogatą, z układami, ale brakuje im tego czegoś i oni to osiągną. Te dęby, które za mną stoją kilkusetletnie, na pewno powiedziałyby na mnie jedną ciekawą historię, a rodzina Trieciel wkrótce dostanie swoje upragnione Von przed nazwiskiem. Dla wszystkich, którzy sprawdzili są oglądania ruin o pozostałości historii, takich niesamowitych rzeczy, które czasami wręcz sprawiają, że gdzieś tam po plecach chodzą dreszcze takiej emocji, trochę nawet strachu. Ruiny zamku, w zasadzie pałacu w Lubnie są jak najbardziej wskazane. Tutaj czuć niesamowitość tego miejsca. Te ruiny unoszące się nad nami, wśród krzaków, wśród zarośli. Te korzenie tych drzew, które przebijają się przez cegły, przez beton, przez fundamenty i powoli kruszą całą tą historię i zamieniają w pył i w proch. Robią niesamowite wrażenie. No i w chwili, kiedy Konrad von Trieciel, w zasadzie jeszcze bez Von, nabywa tu posiadłość Lubno, żeni się z baronową. Nie on, tylko jego brat. Dlatego on oddaje swojemu bratu Karolowi w zarządzanie tą posiadłość. Brat ożeniony z baronową szybko załatwia, że cała rodzina Trieciel dostaje swój Von przed nazwiskiem, ale jeszcze lepiej ożenił się, wszedł w jeszcze lepsze koneksje rodzinne, syn tego Karola von Trieciela, mianowicie Karl. I tu zaczyna się historia. Tu się zaczyna prawdziwa, ciekawa historia, pełna zwrotów akcji, pełna tajemnic, będą morderstwa. Będą dziwaczne samobójstwa, będą również akty heroizmu. Wszystko to w zamku Lubno, ale już nie w tym odcinku. To już będzie opowiadać w kolejnym odcinku o zamku Lubno, w odcinku, w którym próbuję wybić się ponad przeciętność youtuberską i nagrać go z takim rozmachem, z grupą rekonstrukcyjną, w której będą występować ludzie w mundurach, ludzie ubrani w stroje z epoki, gdzie będą już samochody z lat 30. Zapraszam na kolejny odcinek tajemnic i wędrówek z kwiatkiem, a wtedy już tutaj w zamku Lubno spróbujemy pokazać szczyt, albo przynajmniej tymczasowy szczyt naszych umiejętności.